Lepiej byśmy stając umierali, niż byśmy mieli na klęcząc na kolanach żyć. Świdnicka Solidarność obchodziła właśnie jubileusz powstania. Dawni i obecni działacze spotkali się podczas uroczystości 4 września. 35 lat temu narodził się Związek Zawodowy NSZZ Solidarność, który zapoczątkował rewolucyjne zmiany w Europie. Fala, która powstała na Wybrzeżu, szybko zalała całą Polskę. Dotarła także do powiatu świdnickiego. Dziś pozostały wspomnienia, zdjęcia, dawne ideały. Zebrał je w specjalnej książce poświęconej świdnickiej Solidarności Janusz Maniecki. Niech żyje Solidarność wśród nas, mówił 4 września biskup Ignacy Dec i życzył, by 20 postulatów zapisanych w historycznych dniach w Gdańsku ciągle było przed naszymi oczami. W imieniu władz miasta głos zabrali prezydent Beata Moskal-Słaniewska i przewodniczący rady Jan Dzięcielski. Wręczyli oni na ręce przewodniczącej Zofii Cierniewskiej rzeźbę autorstwa Andrzeja Kucharskiego, przedstawiającą wojownika. Byśmy wszyscy wciąż walczyli solidarnie o wolną Polskę, mówiła Słaniewska. Chciałbym życzyć wszystkim, byśmy żyli w kraju, w którym będzie wolność ekonomiczna, mówił z kolei Dzięcielski. Nie obyło się też bez nagród. Z okazji 35-lecia złote medale otrzymali Teresa Gromek, Jolanta Kornel, Jan Jarosiński, Edward Maślankiewicz, Jacek Pikuliński, Wiesław Rybiński i Władysław Zając. Wcześniej, podczas uroczystości we Wrocławiu, otrzymali je także Zofia Cierniewska, Zdzisława Sporyszko i Ireneusz Beser. Wyróżnienia przyznano Jarosławowi Drzęźli, Zbigniewowi Hołojdzie, Marzenie Choińskiej, Wioletcie Hanuszczak, Leszkowi Jaskulskiemu, Andrzejowi Krawczyszynowi, Andrzejowi Kamionce, Renacie Kaczor, Jerzemu Majewskiemu i Andrzejowi Ścigajło. Gościem specjalnym uroczystości był Kazimierz Klismo, szef Dolnośląskiej Solidarności. Panie Przewodniczący, czym jest dla Pana Solidarność? Witam serdecznie Panią redaktor i wszystkich, którzy nas oglądają. Dla mnie Solidarność jest pierwszą miłością, bo mając 18 lat skończone, wstąpiłem do Solidarności, współuczestniczyłem w tych wydarzeniach sierpniowych i stąd ta moja fascynacja, zanim jeszcze znalazłem miłość swojego serca i swojego czasu, to Solidarność właśnie była tą pierwszą miłością. Ta rola Solidarności przez te ostatnie kilkadziesiąt lat bardzo się zmieniła. Dziś Solidarność też jest potrzebna, ale chyba troszkę inaczej. Ja myślę, że rola Solidarności się nie zmieniła, bo wtedy w 80 roku, jak pamiętam, to co nas skupiło, to była przede wszystkim walka o godność człowieka pracy. Tego człowieka pracy. Oczywiście wtedy były inne przejawy nadwyrężania albo niedogodności związanych z brakiem tej godności. Dzisiaj są trochę inne, ale to cały czas jest walka o godność człowieka pracy, bo czyż nie jest deptaniem godności, jeżeli niegodziwie człowiek zarabia, albo jeżeli ma umowę, albo nie ma umowy o pracę, albo jeżeli w pracy jest wyzyskiwany, zmuszany do pracy ponad swoje siły w ilości godzin, powiedzmy, przekraczających wszystkie normy, a przecież połowa ludzi zatrudnionych w naszym kraju w ogóle nie ma ewidencjonowanego na przykład czasu pracy. Także walczymy o godność człowieka pracy. Przewodniczący, a rozgoryczenie to też słowo, które często w tej chwili towarzyszy działaczom Solidarności, zwłaszcza właśnie tym z początku. Myślę, że mają do tego powody, zwłaszcza ci, którzy w stanie wojennym bardzo ucierpieli, którzy złamano im karierę, często złamano ich psychicznie, często życiorysy im tak zaplamiono, że dopiero gdzieś tam teraz wychodzą z tych rzeczy po wielu, wielu latach. Ale to rzeczywiście ci ludzie mają prawo do tego, żeby powiedzieć, że jest pewna gorycz. Myślę, że my, generalnie ludzie pracy, możemy powiedzieć, że chcieliśmy trochę innej Polski, Polski solidarnej. Nie solidarnościowej w sensie NSZZ Solidarność, ale Polski solidarnej, gdzie nie będzie tak wielkich dysproporcji, gdzie właśnie ta godność człowieka pracy, ale w ogóle ta godność człowieka nie będzie tak deptana, jak jest, gdzie ten wyścig szczurów jest tak dominujący, gdzie te partyjniactwo i zawłaszczanie, powiedziałbym, naszego kraju, widzimy to i nas bardzo bulwersuje.